Cześć, słuchajcie, my już jesteśmy w trakcie przygotowań do Wigilii i żeby było mi trochę lżej, to zaprosiłam się gościa specjalnego, mamy mojego męża Wandzie, która specjalizuje się w takich daniach tradycyjnych, staropolskich i takich dań przecież nie może zabraknąć na wigilijnym stole. I co dzisiaj będziemy robiły? Witam wszystkich, zapraszam na tradycyjne pierożki z kapustą i z grzybami. Na początku kilogram kiszonej kapusty i 100 gramów suszonych leśnych grzybków. Gotujemy pod przykryciem około 30 minut. W międzyczasie dwie cebule kroimy w drobną kosteczkę i podsmażamy, a ostudzoną i odciśniętą kapustę szatkujemy na drobne kawałeczki. Odcedzone grzybki kroimy w kosteczkę i dodajemy do kapusty. Cebula musi być porządnie usmażona na złocisty kolor, więc cały czas ją tutaj pilnuję, a w tym czasie mama jedzie czosnek. Tak, jeśli są większe ząbki, proszę sobie przekroić na pół, żeby właśnie wchodziły do praski. I będziemy jeszcze raz ciskać do kapusty, do kapustki, do grzybków. Szkoda, że nie czujecie, bo zapachy się unoszą. Cebulka przepysznie pachnie, czosnek tak samo. Na taką ilość kapusty wystarczy mała główka czosnku. No w zależności od smaku, jeśli ktoś woli bardziej mocniejszy, ostrzejszy smaczek, to dołożyć więcej ząbków. Nie zaszkodzi, więc tylko poprawi smak. Teraz doprawiamy farsz solą oraz pieprzem do smaku i dodajemy do niego podsmażoną kapustkę. Wszystko dokładnie mieszamy. Arci, ale w zmywarce nie ma. Arci woli tradycyjną kuchnię. Chicken butter. Farsz już mamy zrobiony, teraz przystępujemy do robienia ciasta. Ciasto robimy świeże, zaraz po zrobieniu farszu. Najlepiej się wtedy kleją pierożki, bo jest świeżutkie ciasteczko. Do ciasta 0,5 kg mączki. Jajko wbijam do osobnej miseczki, sprawdzamy czy jest świeże, a następnie dodajemy do mąki. Tego nie wiedziałam. Dolewamy 2 łyżki oleju oraz 0,5 szklanki ciepłej wody, nieustannie mieszając. Całość przekładamy na stolnicę i wyrabiamy na gładkie ciasto. Ale piękne ciasto. Ciasta mamy dosyć sporo, dzielimy na 2 części. I zrobimy sobie o niebo. I co? I wałkujemy? I wałkujemy i będziemy zaraz nakładać farsz. W cieniutko rozwałkowanym cieście wycinamy kółka przy pomocy szklanki. Zauważcie Państwo, jak wycinam kółeczka przy cieście. Zaczynam od samego brzegu i wykorzystuję każdy kawałeczek jak najbliżej, żeby jak najmniej zostało tego ciasta zbędnego. O. Na wycięte kółka nakładamy łyżeczkę farszu i sklejamy. Międzypokoleniowe lepienie pierogów. Nie ma nic lepszego przed świętami, słuchajcie. Tak. Pierożki się tworzą, zaraz będziemy gotować. Tutaj mnie mama nauczyła jeszcze jednego triku. Już nie muszę widelcem gniatać jak ostatnio, tylko robię sobie falbankę. Tak, paluszkami. Nie wiedziałam, że można zrobić falbankę na pierogach, a można, patrzcie. Cink, cink, cink. Zobaczymy, jak będą wyglądały po ugotowaniu, bo wyglądają całkiem ładnie. Gotowe pierożki wkładamy do osolonej gotującej się wody na około 5-6 minut, z początku delikatnie mieszając. I niech się teraz spokojnie wypije. Otóż mamy gotowe pierożki ugotowane. Najlepiej będą smakowały, jak okrasimy je cebulką. Tak jak Madzia teraz robi. O, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wykorzystacie mój przepis. Od wielu lat robię te pierożki i wszystkim smakują. A ja na koniec dodam jeszcze, że z takiej porcji składników wychodzi około 70 pierogów. A bardzo ciekawe jesteśmy, ile Wy pierogów robicie przed świętami. Piszcie w komentarzach. Do zobaczenia. Pa!